Jego. Przez... Padło słowo jego. Stary. Ty! Co? Co się stało? Co się stało? Kurwa, głos usłyszałem! Jaki? To było jego? Nie wiem, czy... jakiś kurwa męski. Czyli to nie było z GhostTube'a? Ja pierdolę, jakie ciary mnie kurwa przeszły, jakby ktoś się za mną wydarł. Witam was kochani bardzo serdecznie na dzisiejszej paranormalnej przygodzie. Jest przede wszystkim wyjątkowa, bo witam was w trzecim odcinku z Randonautiki, a dodatkowo nie jestem sam, bo jak byliście na live'ie, to wiecie, że dzisiaj jest... Gdzie on jest? Tam się jest. Tam Mikołaj swoje intro nagrywa i zaraz będziemy generować pierwsze punkty. Więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie grubo, tak jak na poprzednich dwóch odcinkach. Ostatnio działo się dużo, tak jak byłem sam i byłem z siostrą. Więc jeżeli chcecie więcej odcinków z Randonautiki, z różnymi gośćmi, tak jak na przykład z Mikołajem, z siostrą, z Wilkiem, może kiedyś z Danielem się uda. Danielu, jak chcesz kiedyś nagrać wspólnie Randonautikę, to nagramy. Jeżeli lubisz to, co robię, razem z Mikołajem albo z innymi osobami, to przede wszystkim zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę. 3000 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem Randonautiki. A co, jeszcze czegoś takiego nie robiłem i idzie Mikołaj. Więc zaraz wam powiem intencje i będziemy generować pierwsze punkty, a intencje dzisiaj są grube. Zwłoki. Piekarz. I coś bardzo ciekawego zaproponowanego przez was, czyli... Trąby. To może, stary, wypaść ciekawie. Jeżeli gdzieś usłyszymy, stary, trąby dzisiaj, to będzie chore po prostu. Nie, naprawdę, zobaczymy. To będzie chore, ja mam nadzieję, chociaż dwie intencje nie muszą się spełnić, ale trąby, żeby się chociaż spełniły. Więc widzimy się na generowaniu punktów. Dobrze, kochani, wiem, że wy oglądacie inny odcinek, my nagrywamy kolejny materiał, ale chciałbym wam przekazać, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Kolba, która dostarczyła mi te oto spodnie trekkingowe firmy Alpinus. Co mogę o nich powiedzieć, bo testuję je już prawie od 2 miesięcy. Byłem w nich w lesie na grzybach. Byłem w nich, jak mogliście zobaczyć na poprzednim filmie, z Pałacu Wisielców. Teraz nagrywamy kolejny film. Co mogę o nich powiedzieć? Materiał, z którego są zbudowane, jest niesamowicie wytrzymały oraz bardzo rozciągliwy. I dodatkowo nie przepuszcza zimna i mocnego wiatru. Dzięki czemu nie wieje po nogach. No co to dużo można powiedzieć. Duża ilość kieszeni, tak jak w bojówkach. Dodatkowo na plecach ma budowany pasek, dzięki czemu nie trzeba sobie zewnętrznego paska dokładać do tego, tylko można sobie naciągnąć go normalnie paskiem na rzepy, który jest wbudowany. Dodatkowo na pewno na piesze wędrówki górskie, jeżeli wam będzie za ciepło, są wywieczniki na podwójny zamek góra-dół, dzięki czemu trochę się będzie można na pewno ochłodzić. I dodatkowo jeszcze jest odblask, jeżeli byście chodzili nocą przy drodze, dodatkowo przy nodze jest odblask. No, więc bardzo serdecznie polecam, dodatkowo oczywiście polecam sklep Kolba, bo zbliżają się święta. Jeżeli macie kogoś w rodzinie, który lubi outdoor, myślistwo, urbex, ghost hunting, to na pewno dużo rzeczy w tym sklepie znajdziecie dla siebie. Linki oczywiście wszystkie macie w opisie. A ja zapraszam was do odcinka. Już nie przedłużę. Trzymajcie się. Tak, więc dobrze, kochani. Tak jak ostatnio, tak samo będziemy dzisiaj generować u mnie 3, 5 km i 10. Piekarz, zwłoki, trąby. I trąby. Jedziemy. Zobaczymy, piekarz, co z tego wyniknie. Zwłoki, trąby. Zobaczymy, czy... Oddychaj i skup się na swoich. Uwielbiam te napisy. Manifestacja. To, co robisz, ma znaczenie. Piekarz, zwłoki i trąby. Mamy pierwszy punkt. Słuchajcie, pierwszy punkt, który został wylosowany. Na mapie wygląda to, jakby było gdzieś przy jakiejś kolei. Czy... Ale patrz, możemy do tego dojechać, stary. To nie jest przy kolei. Co to jest? To jest miejsce, gdzie nagrywałem intro do pierwszego odcinka z Rando. Leśny parking, tu, 3 garby. Tu nagrywałem, a ten punkt jest tutaj. Stary, to jest hit. I tak właśnie ten, jak wygenerowałem ten pierwszy punkt, tak patrzę, nie wierzę w to. Przecież to jest miejsce, gdzie nagrywałem pierwsze intro do Rando. No to było ciekawe, nie? Ja widziałem twoje emocje, nie? No jestem ciekawy, co tam będzie. Wiem, że ja tam po tym lesie jeździłem na rowerze, więc wiem, że tam w niektórych miejscach są jakieś kapliczki, są dróżki różne, czasami można tam dziwnych ludzi spotkać, bo to mi się też zdarzyło. Okej. Okay. Jest grubo. I plus, pług jest bardzo blisko, tylko droga jest taka. Tam sobie staniemy na parkingu, przejdziemy sobie tam z każdej strony, chyba do tego lasu można wejść, więc będzie spoko.
No jakaś polada to jest. Do punktu zostało nam... Dziwnie prowadzi, pokazuje 1,9 km, ale na przełaj to będzie max jakieś 200 metrów. No tak, bo on nas dziwnie przez jakąś drogę prowadzi, a my nie będziemy musieli przez drogę. Dobra, więc kochani, biorę sprzęty i ruszamy. Dobra kochani, już zazbrojony, idziemy do punktu. Mamy do przejścia jakieś 500 metrów niecałe. Bo nawigacja dziwnie prowadzi, że mamy iść tą drogą, dojść gdzieś do końca i zawrócić. A my zamiast tak pójść, to pójdziemy na przełaj. Więc oby się działo. Idzie tędy jakaś droga? Idzie! Dawaj, wbijamy do lasu. Tylko uwaga, bo tu jest jakieś błoto. W ogóle jakieś auta jeździły. Mikołaj zwiedza okolice, jeszcze kawałek mamy. No to jest tu zaraz, kawałek. Czekajcie, kochani, pokażę wam. Już prawie jesteśmy w punkcie. Jestem ciekawy, jakaś polana w środku lasu. O, Brando Nautica mnie zaskoczyła i w tym odcinku. Co? Co to jest, stary, za tabliczka i ona nie wygląda na taką z naszych czasów? Wygląda jak jakieś oznaczenie ten. 1 metr 105. 1 metr 105, jeżeli wiecie co to jest za tabliczka, dajcie znać. To piszcie, to jest chyba jakieś oznaczenie z lasu. Bardzo ciekawie to wygląda, co? Do geodetów albo coś takiego, ciekawie to wygląda. Dziwne, że było to tak porzucone. Podkładam to. No. A to na jakimś słupie powinno wisieć. Może to być coś... Za tymi drzewami jest ile nasz punkt. Mamy pół, ile mamy kroków do... ile mamy metrów? Chwilę. Zobacz, ile mamy metrów do punktu. Masz rację, bo to może być 1 metr głębokości. No my prawie w punkcie jesteśmy. Za tymi drzewami jest. Dobra, jakieś 50 metrów od punktu. Co chwilę coś trzaska, no ale jesteśmy w lesie. Mam tylko nadzieję, że to nie dziki. I że nas po prostu nie zaatakują. Jesteśmy w punkcie? Nie, prawie. Jest gdzieś tam. I ogólnie to jest kolejne miejsce, gdzie jeżdżę na rowerze. Jestem ciekawy, czy gdzieś właśnie przy tej polanie jeździłem kiedyś. Telefon mi oszalał. Próbuję zmienić trasę. Cały czas wibruje i nie wie, gdzie ma iść. Jak ja już prawie w punkcie jestem. To jest punkt? Tam jest. To jest punkt, stary. Wiesz co to, na co mi to wygląda? Na co? Stary, normalnie na stary grunt. Musimy wejść na górę. No musimy tam wejść. Ale przecież tamtędy w ogóle ścieżka prowadzi. A, pokrzywy. Kurde, najgorzej, jedne wielkie chaszcze. Tam jest punkt? Tam jest punkt. Przebijamy się dalej. Pójdź tędy, gdzie jest już delikatnie. Wydaje mi się, że to wydeptała zwierzyna, bo raczej nie człowiek. Dobra kochani, jesteśmy w punkcie. Zwłoki, piekarz, trąby. Ja już mam jedną teorię co do punktu, ale na razie nie będę mówił. Dziwny zapach się unosi. Jakąś stęchlizną albo czymś. Dobra Miki, bo ja ogólnie mam jedną teorię. I mógłbym nawet rzec, że intencja się spełniła. No. To jest ptak, bodajże to może być sowa. Stary, ona alarmuje. Tak, ona mówi, że jest w pobliżu niebezpieczeństwa. Bo jesteśmy głośno, obudziliśmy ją chyba. Ale to musi być młode. No. To musi być młode, bo dorosła sowa nie wydaje no. takich wysokich dźwięków. Zobacz, czego tu dużo leży. Wszędzie. W tym miejscu. Jeżeli by chodziło o zwłoki drzew. Zwłoki drzew. I to jest pierwsze takie miejsce, na które natrafiliśmy. No.
bo to jest jedyne miejsce, a szliśmy przez cały ten las. Było jedno takie, w którym tam coś leżało, ale tutaj jest tego mnóstwo po prostu. Mnóstwo obalonych drzew. Mnóstwo, widzicie, jak widzicie, zwróciliśmy na to uwagę od razu. Jest tu ktoś z nami? Dotknij tego urządzenia, to będę wiedział, że tutaj jesteś. Są jakieś minimalne, że coś innego bym spróbował. Może powinniśmy iść w stronę tego dźwięku. Czekaj, spróbuję słowa. Wpłyń na to urządzenie, żebyśmy cię usłyszeli. Już nie pierwszy raz słyszę. Zbliżający się do nas stary. Kurwa, to jest stary, trochę zaczyna być dziwne, to stary. To jest creepy. Bo to jest... I to się przemieszcza cały czas tam, stary, a może to nie jest na przykład ptak? W tamtą stronę jest droga. Idziemy w tamtą stronę? Bo i tak no, musimy pójść. Idziemy w tamtą stronę. Dobra, słuchajcie, pójdziemy w stronę tych dźwięków. Nic, radio... Ja pierdolę, stary, to jest... Radio zostawię na następny punkt. Dobra. To chodź, przemieszczajmy się i tak będziemy się w radiusie, nie? Dobra. Nie wiem, czy powinniśmy iść w tamtą stronę. Tak jest najłatwiej. Musimy dojść do drogi. Dobra, ogólnie jeżeli pójdziemy tędy na wprost, to w minutę dojdziemy do drogi. To chodź. Dawaj. Tędy, Miki. Tędy. No stąd drogę widziałem. Chciałem trochę obejść ten dźwięk, żeby nie iść wprost na niego, nie? Chcesz iść wprost na niego? No dobra. A to kurde, u ciebie coś w plecaku. Słyszałem, jakby coś zawarczało. Kierujemy się w stronę tego dźwięku. Idziemy w stronę tego dźwięku. A to jest najszybsza droga, żeby wyjść na główną drogę i opuścić ten las. I wygenerować kolejny punkt. I ucichło. I zobacz, tu wszędzie są obalone drzewa. I tu jest normalna droga. Ale drugi raz na randonautice mam zająca. Był zając? To mógł nawet być dźwięk zająca? Tam skąd byliśmy, teraz było łamanie gałęzi. Słychać raz na jakiś czas łamanie gałęzi. Jakby coś nas obserwowało. Ja już to słyszę od momentu, aż od kiedy weszliśmy do tego lasu. I to się cały czas jakby do nas przemieszczało. Jakaś opona leży. Ale powiem ci, że ten punkt był ciekawy, ta spostrzeżenie z drzewami. No. Dajcie znać, czy słuszne. Myślę, że tak. Się też wydaje, że tak, że można zaliczyć, że intencja się spełniła. I ciekawym podkreśleniem było to, że te dźwięki zaczęły się dopiero pojawiać w momencie, kiedy ty powiedziałaś o tym, o tych drzewach. No i nagle jakieś ostrzeżenie. Tylko czy do wszystkich zwierząt, czy do nas, to już wy musicie zinterpretować i jak coś napiszcie w komentarzu. Odpalaj kolejną, odpalaj kolejną. A to dopiero pierwszy punkt. Dobra, słuchajcie, wygeneruje nam kolejną lokację. Zobaczymy, co nam przyniesie. Kolejny, drugi punkt, zwiększamy go do 5 z 3. Zobaczymy, co to nam przyniesie. Dobrze, ale wyciągnęło ze mnie to dużo energii, niech nawet jest samochodzenie. 5,04. 5 km i 40 metrów. Jedziemy z kolejnym punktem. Mam nadzieję, że nie mam na sobie żadnych kleszczy po tej wycieczce. Ja też, bo czuję, jakby ciągle coś po mnie łaziło, ale zaraz się okaże. No zobaczy się już w domu, tu jeszcze. Co będziemy mieli? Zwłoki, piekarz, trąba. Trąby, nie trąba. Trąby. Trąby, piekarz, zwłoki.
Moc podobna, 4,6. Blisko centrum widzę. Wywaliło nas do centrum, sprawdzamy to? No zobacz co to za miejsce. Myślę, że moglibyśmy sprawdzić. Promień 126 metrów. Mm-hmm. Rozpocznij podróż, nie? No. Tak czy nie? Nie. Co to jest? Jest to park przy Markiewki. Markiewki, taka ulica. Bogucice. Krzyż przydrożny. To co widzicie teraz na ekranie, mam nadzieję, że dobrze wam to wizualizuje. A to stary, jeżeli to jest cmentarz. Nie wierzę. Pokaż mi to. Zobacz jak to wygląda. Ja ci góry, zaraz jak powiem, mały, stary. Cmentarz. Naprawdę, kochani. Wiem gdzie to jest koło gwiazd. Ale to chyba cmentarz akurat nie jest. Cmentarz na Markiewki jest jednym z większych, jest tutaj. A, po drugiej stronie. Sprawdźmy to i tak, bo nie jest to stricte bloki, nie są to blokowiska. Nie, kurde, ja byłem w okolicy, ale jakoś tam nie szedłem, więc... No kochani, drugi punkt, 6 minut do niego mamy, 6,7 km. Czy to nie było tyle... Czy to nie było tyle samo, co do poprzedniego? Może tak być. Jeżeli dzisiaj znowu wypadnie trzeci raz 6. No i przy 10 najczęściej pokazuje mi 15. O kurwa, mamy 6,6,6. Dobrze kochani, wziąłem ze sobą sprzęt. Nie będę tutaj zabierał Chesta, bo jesteśmy blisko auta, więc wziąłem Obilusa i SM Boxa. No jestem ciekawy, w sumie jestem niedaleko miejsca, w którym mieszkałem. I tak, nigdy tu nie byłem. Znaczy, tak jak mówię. Wziąłeś? No i tak jak mówiłem, ja do kumpla tą drogą, tędy i tam do góry zawijałem. I mówię, tędy nigdy nie szedłem. Bardzo dziwne, że unikałeś tego miejsca, ja jestem taki, że wchodzę w takie parki, na przykład w Poznaniu. Mówię, bo zawsze się właśnie przechodziło przez ten most i szło się normalnie tędy. Już widzisz, jaka droga jest wydeptana tutaj, że wszyscy tędy tak, chodzą. Tak, tak, no to prawda. Dobra kochani, wyjdę na chwilę na drogę, ogólnie po Bogucicach, przynajmniej w tej części, trochę jest strach chodzić przy drodze z kamerą. No Jezu, jak coś mam nogi, mogę uciekać i... Raczej mi nikt nie odbierze. Wrócę do tego miejsca i zrobię tam sesję. Tylko chcę zobaczyć, co tutaj jest, bo cały czas się zastanawiam, czy intencja piekarza się nie spełni. I nie ma to na przykład po drugiej stronie ulicy piekarni. A radius jest 126 metrów i widziałem, że obejmuje całą tą ulicę następną. A Mikołaj... O, Mikołaj, gdzieś tam do góry poszedasz. A ja... Kurde, pamiętam, że gdzieś tu piekarnia była. Jeszcze mogę iść kawałek, patrzcie. No, z uporem maniaka będę teraz piekarni szukał. Jeszcze Mikołaja tam zostawiłem. Dobra, dojdziemy tutaj. Będę szedł, aż wyjdę z punktu. Jeszcze kawałek. Jeszcze. Tu coś jest. Speedmail i tu jest sklep spożywczy, który oglądałem wcześniej na Google Maps. Dobra, aktualnie wyszedłem z punktu i tu dalej nic nie ma. Dobra, wracam. Nie, bo to trzeba było cały ten promień przeszukać. Ogólnie na Google Maps nie pokazało mi nigdzie piekarni. Chcę zrobić sesję w tym parku. Będziemy generować kolejny punkt. Kurde, a pamiętałem, że gdzieś tutaj jest sklep, ale go teraz za cholerę nie widzę. Wiem, że jesteśmy w centrum, ale spróbuję użyć starej opcji słów, dobra? To jest to? Tak. List. Holy list. Święta lista. Tam mamy ten krzyż, on się łapie w radiusie? Us. Us. My. My? Święta lista. Dobra, a ja wam powiem jedną ciekawostkę, o której wiem od znajomych. Nie dam sobie za to ręki uciąć, ale za tymi tam, za tym krzyżem tam troszkę dalej mieszkał Abradab. Bo magik mieszkał, tam jest osiedle Wajdy. Kurde, dziwny dom, nigdy się mu nie przyglądałem. No dziwne właśnie, stare takie wejście jest. Dobra, i mamy krzyż. I tu się kończy nasz radius. Jest krzyż przydrożny.
pierwsze co wyskoczyło, stary, to band. Czyli jakby zespół. Catch! Teraz catch! Ty, a ty odpalasz coś co? A ja odpalam SM-boxa, żeby coś złapać. Okej. Okay. Ty, no to okej, to się robi grube, stary. Zobacz, ale znajdujemy się, słuchajcie, na skraju punktu. Stanęliśmy właśnie po... To może ten, zobacz, może coś tutaj leży jeszcze. A ja zrobię sesję. Dobrze, więc czy ktoś chciałby tutaj z nami porozmawiać? Mało. Mało? Nie ktoś tutaj życzył. No. Czy ktoś chciałby się przedstawić? Co tutaj się znajduje? Kurwa, nie wiem co to jest, co chwilę jakieś kurwa szepty są jakby. No i krzyki, stary. Nie, na SB nigdy czegoś takiego nie miałem. Mężczyzno, który szepczesz, możesz powiedzieć coś głośniej? Mógłbym! Mógłbym! Czy możesz się przedstawić? Mężczyzna, czy możesz się przedstawić? Ja nie mam po prostu... Dan, a Dan? Dan to jest imię. No to pytałeś o imię. Przecież, jak masz na imię? To było jedno z twoich ostatnich pytań. Bo ja też myślałem, że to jest imię, ale... I wyrzucił jeszcze haze, czyli mgła, dym, jak? Haze. Mgła to jest fog. Ale haze, zobacz co to jest haze, bo ja to oczywiście kojarzę, słuchajcie, z utworu Jimiego Hendrixa, Purple Haze. I nie tylko z utworu Jimiego, ale... Dan to jest imię. Okej. Okay. A haze, mgła. Mówiłem ci, no. A jeszcze mamy syn z S-Y-N-N. No i widziałem, czekaj. S-Y-Y-N-N. Czekaj, S-Y-Y-N. Ogólnie, nie wiem czy to dobrze, to jest walijski i to oznacza niespodziankę. Przynajmniej tak mi to przetłumaczyło. Jest tu jeszcze ktoś z nami? Powspominaj mnie. A Dan to nie jest Znaczy ja ogólnie jak pisałem Dan, wyskakiwało mi też Daniel. Może to być imię Daniela po prostu. Może być. A znaliśmy się? Tak. Znamy się jakby dalej, nie? No. To jeżeli się jakaś... znaliśmy, powiedz mi jak miałeś na imię. Jeżeli się znaliśmy, to zdradź mi imię swoje. To albo mi się wydaje, albo było Daniel. Masz na imię Daniel? Proszę, zdradź mi swoje imię, powtórz je. Nie odejdę stąd, dopóki nie powiesz mi swojego imienia, skoro któryś z nas cię znał. Naprowadź nas na siebie. Skoro się znaliśmy, naprowadź nas. To gdzie się poznaliśmy? Jestem.
Zdraź mi swoje imię, ostatni raz pytam. Masz na imię Daniel? Nie podążajcie za nami, bo nie macie do tego prawa i żegnajcie. Żegnajcie. Nie wiem, dla mnie najdziwniejsze teraz było, jak usłyszałem, powspominaj mnie. Tak, to było dziwne. Jeżeli się zapytałem ten, czy któryś z nas się znał, była odpowiedź tak. I było imię Daniel. Ale wypadło na urządzeniu, nie? No, bo tu było Dan i było imię Daniel na radiu. Tylko takie ciche, mogło mi się też wydawać, że było imię Daniel. Drugi raz go nie usłyszałem. Nie wiem, ja ogólnie myślę, czy z Bogucic? Myślę, ile ja osób na Bogucicach znam. Których o dziwo jest niewielu, to ci od razu mówię, stary. Nie wiem, bardzo dużo dziwnych słów padło na Owilusie, możemy sobie je przeanalizować na którymś live'ie. Ale wiecie co? Został nam trzeci punkt. Co to dzisiaj będzie masakra? Mam tylko nadzieję, że to nie będzie ani środek osiedla, ani środek lasu. Będzie coś okej. Więc zaraz generujemy. Trzeci punkt. Promień 10 km, skupiamy się na intencjach i poszło. Piekarz, zwłoki i trąby. Piekarz, zwłoki, trąby i większa moc. Większa moc, bo cały czas nam generuje tak 4,5 promienia poniżej siły. Tej piątki, nie? No. Taka dyszka. Dyszka i dyszka. I cmentarz. To by było dyszka, coś. Cmentarz i na grobie piekarz. Ktoś, kto nawet mógł się nazywać piekarczyk, piekarz. Tak. Bardzo coś podobnego. I był sławnym trąbistą. To by było. To by było chore. To by było chore, no. Mamy. Stawko, zubek. Dobra. Mamy to. Wyruszamy. 9 km do celu. Jezus Maria, wykończy mnie ta nawigacja. Mamy 11 minut, słuchajcie, do celu, więc ruszamy. Dobra, kochani, ostatni punkt i ruszamy. Ale księżyc dzisiaj, no jest hit, to jest księżyc. Jest przeogromny dzisiaj. A więc biorę sprzęt. Mam nadzieję, że na ostatnim punkcie będzie grubo i że nikt się nie dowali, że tutaj stoi autem. A ogólnie, za mną jest taki bazar na Obrokach. Przyznam się, czasem tu jeżdżę na zakupy. Ty, właśnie, tu jest mur. Ale radius. Ale stary, tu jest od razu przejście przez mur, patrz. I tu, kurwa, patrz, idziemy tu. Idziemy. Ogólnie to jak już sprawdzałem, to my już jakby coś w radiusie jesteśmy. No droga jest straszna jak wszystkie. Jak wszystkie dzisiejszego dnia. Oj, dzisiaj, kochani, to nie jest dobry dzień na randonautikę. Znowu obalone drzewo. Ogólnie to chyba jesteśmy na terenie prywatnym. Czekajcie, zobaczę na telefonie, jak to wygląda. Dobra, domyślam się, że żadna intencja nasza się nie spełni. Jeszcze mi Owilus spadł. To ja, stary, odpalam Ghostboxa. Dobra, to znaczy Ghosttube'a, odpal. I działamy. I działamy. Dobrze, czy ktoś tu z nami jest? Nie jest z ochrony na przykład. Ja spróbuję w sumie słowa. Dobra, zawsze te pierwsze dwa słowa traktuję jako po prostu testowe, które wyskakują. Jest tu ktoś? Czy ktoś tutaj z nami jest? I może wpłynąć na to urządzenie. Nawet za bardzo tutaj nie ma jak fluxa zrobić. Jeden wielki zakrzaczony teren. Nawet skoków nie ma. Kurde, a tak dobrze się ten punkt zapowiadał. Odpalam skanowanie i zobaczymy.
Czy ktoś tutaj jest i chciałby ze mną porozmawiać? Mężczyzno, możemy porozmawiać? Słyszałeś? Tak. Nie wiem, ale znowu jest patch. No patrz stary, tutaj wszędzie też znowu obalone drzewa. Wiem, i znowu są te obalone drzewa. No. Czy ktoś tutaj z nami jest? Ona nie odejdzie. Czy jest tutaj kobieta z nami? Czy jest z nami kobieta i może coś powiedzieć? Kobieto, czy możesz się przedstawić? Czy ktoś może się przedstawić? Nie. Kobiecy głos taki nie. Dlaczego to miejsce już nie istnieje? Bezpieczeństwo? No. Jego. Przez... Padło słowo jego. Stary. Ty! Co? Co się stało? Co się stało? Kurwa, głos usłyszałem! Jaki? To był jego? Nie wiem, jakiś kurwa męski. Czyli to nie było z GhostTube'a. Ja pierdolę, jakie ciary mnie kurwa przeszły, jakby ktoś się za mną wydarł. Co ty pierdolisz? No kurwa, serio ci mówię. Ja myślałem, że za mną jakiś ochroniarz kurwa stoi. Ja też mam ciary, stary, patrzcie to. Ja pierdolę. O, bez kitu, kochani, ja mam nadzieję, że to się nagrało. Dobra, odpalę jeszcze jedno skanowanie. Dobra, my już ogólnie opuszczamy to miejsce. Czy mamy stąd odejść? Czy mamy stąd odejść? Idź stąd. Chyba było idź stąd. Czyli chcecie, żebyśmy stąd odeszli. Co tutaj wcześniej było? Czy mężczyzna, którego usłyszałem za sobą, może coś powiedzieć? I to był ten głos. Taki to był ten głos. I ja to wtedy za sobą usłyszałem. Mężczyzno, kim jesteś? Tu jest wyjście. Dobrze. Znowu. On jakby krzyczał na nas. Dobrze, my już stąd odchodzimy. Czy pożegnacie się z nami? Dobrze więc, żegnajcie. Kurde, znowu jakiś głos za sobą usłyszałem, tylko cichszy. Dobrze więc, my stąd odchodzimy, żegnajcie i nie podążajcie za nami, bo nie macie do tego prawa. Żegnajcie. Teraz kroki kurwa usłyszałem. Też. Jeszcze powiedziała jakby kroki.
No. U ciebie w urządzeniu, stary. Dobra, dzida. Randonautica, trzeci punkt, chory, ale dobry.